Staszek, możesz zmienić intro na bardziej pasujące stylem do gry, pikselowe? Według mnie fajnie by to wyglądało. Spoko, ksylofono, żeloto, folo, koko, grzmot 2. Da się zrobić. Czołem, ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Reventure. Jak widzicie, mamy polski język. Ciekawostka, polski język wszedł tuż po tym, jak nagrałem odcinek. Był... nie wiem, godzina minęła chyba, czy dwie, nie patrzyłem dokładnie na... nie porównywałem co do minuty, ale wszedł update, mamy wersję 0.1.3, nie wersję 0.1... 1.1.0.3 zamiast 1.0.2 i jest polski język, więc wszystkim tym, którzy tłumaczyli to, bardzo dziękuję, jako jakby rodak, tak? Widać, że trochę te polskie litery będą odstawać pewnie od reszty, bo widać, że S jest takie trochę koślawe i nie do końca wykerningowane, ładnie wyrównane, ale... najważniejsze jest to, że jest język polski. Więc jedziemy dalej, Stefanu, zobaczcie, że tutaj w swojej pierwszej grze mam zaledwie 2 achievementy więcej niż mam tutaj. Także zobaczymy, nie wiem też, czy wszystkie się będą zgadzać, czy nie. 2 lata później w każdym razie mamy. Zebrałem sobie 7 waszych imion, ksywek, pomysłów. O, Stefan wygrał w sądzie, widać, że rzeczywiście mocno kuleją polskie litery. Miliony od korporacji, Aromans i Armaty, no tak, to już wiemy. Armaty mają 55% szansy na wybuch. Wybaczamy na pewno te dziwne fonty polskie. Może jeszcze to jakoś przyjdzie jakiś tuning wizualny. Szkoda, że nie było jakoś skopiowane z S-ki A i O i po prostu dodane kreseczki, ale no nie wiem, jak wygląda tworzenie takich unikalnych fontów. W każdym razie, tak jak mówię, 7 ksywek mam zebranych na dzisiejszą grę. Jak Stefan, nasza była królowa, zginie, no to wtedy będę się tutaj bawił w zmianę. Mamy na pewno tutaj dużo będzie jakichś moich testów, prób, ogarniania, więc wiecie, ta gra nie wymaga wskazówek od was, wydaje mi się. Także jakbycie chcieli rzucić jakiś hint... na górze jest jakiś ptaszor! Będziecie chcieli rzucić jakiś hint, to wiecie, spokojnie z tymi hintami, bo naprawdę gra wydaje mi się, że sama jest w stanie bardzo ładnie poprowadzić ten gameplay, żeby nie było, że zaraz jakieś spoilery polecą. Wow, to jest przedmiot! Zdobyłeś kurczaka! Czyli mam o wiele spokojniejsze opadanie teraz. O, to może być ciekawe, to jakbyśmy weszli na sam szczyt, to jestem w stanie zrobić, mimo że mam tego kurczaka. To teraz zobaczcie, bardzo powoli opadając, jestem w stanie być może dolecieć gdzieś. Czy nie wiem, czy to jest akurat ten moment na takie eksploracje, takie opadanie, ale są takie na pewno elementy, gdzie fajnie będzie to sprawdzić po prostu, nie? No tu na razie wiadomo, że jest po staremu, ale dobra, wolniejsze opadanie na pewno wydaje mi się, że będzie robiło robotę. O! Absolutnie nie mam żadnego towaru, sorki, masz okropnego pecha. Ale to jest ciekawe, bo w sumie już raz ubiliśmy sklepikarza, nie będę go ubijał po raz drugi, no wiadomo, to bez sensu, bo można tu oczywiście powtarzać achievementy, powtarzać zakończenie, ale to po prostu nie wylewnie się więcej do rozgrywki, a tymczasem zobaczcie tutaj, są tajemnicze wrota. Tajemnicze wrota i księżniczka Stefan razem z ptakiem na głowie. Ciekawe, jak temu ptakowi zachce się coś nagle i co ja wtedy zrobię, nie? Drzwi są, wrota są zamknięte, także jest tajemniczo. Nie wiadomo, o co chodzi. Także na razie zostawiamy. Pytanie brzmi, czy w ogóle jestem w stanie tutaj cokolwiek wykombinować. Ale no właśnie, tutaj mamy przecież jednego z twórców. Skoro mam ptaka na głowie, może nie będzie wiedział, co go czeka. Paleta kolorów Pala 8 odblokowana, dostępna w menu opcji. Okej, i nie było za to zakończenia. Ubicie jednego z deweloperów daje nam paletę. O, wskazówki się nie zmieściły. Okej. Czyli mamy tutaj coś takiego jak... gdzie my to mamy? Dodatki. Paleta. Pala 8. Zobaczmy, jak to wygląda. No tak jeszcze bardziej bym powiedział... tak jeszcze bardziej... jak Pico 8. Tym mi się kojarzy. Dziab, dziab, dziab. Nie ma żydostwa. Możemy się pobawić z tą nową paletą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ta armata jest wycelona w broszną fortecę dla przesyłek ekspresowych. Proszę jej nie dotykać. Właściciel sklep. Ale my tak teraz użyjemy. 5% szansy na to jest, żeby nas wywaliło w kosmos. Cały czas interesuje mnie ta chmurka. Wow! Czy ja przez przypadek nie widziałem Mroczny Most? Czy ja nie widziałem latającej truskawki jak w Celest? Kurczę, tak mi się wydawało, to gdybyśmy mieli łopatę, moglibyśmy tutaj dostać. Jesteśmy teraz w tym mrocznym dziadostwie. Mroczne zamczysko. Wiecie co? Nie do końca mi się ta paleta podoba. Tak, wydaje mi się, że jest zbyt jasno. Zaraz Jakub pewnie się odezwie i powie, że ta czerń jest zbyt szara. Więc zmieniam jednak na taką.
Tutaj mamy jeszcze kolejne przejście. Mroczny klif. Okej. No dobra, no to zobaczmy, jak daleko jesteśmy w stanie dojść. Tu jest woda, są jakieś skoki. Możemy też, wiecie, tutaj w ogóle przyjść bez żadnej broni. Nie mogę wyskakiwać z wody do góry, jak tutaj po wodzie chodzę, to trzeba na to zwrócić uwagę. Wcisnąłbym ten przycisk, ale tak nie doskoczę. Po pierwsze, po drugie wiem, że on zamknie tu wrota, więc nie przejdę dalej. O! Okej. To wygląda, jakbyśmy byli rzeczywiście zamknięci tu. Uuu, tu idzie coś do góry. A ja nie chcę do góry. Ale mam ptaszora, może ptaszor pomoże mi przejść dalej. O! To spory wyczun zostać przebitym przez 18 szpikulców naraz. Stefan czuł ból na każdym centymetrze swojego ciała, ale był zadowolony. W końcu było to rekordowe osiągnięcie. Gwóźdź do trumny. Zakończenie 21. Nie miałem go jeszcze. Nie nabiłem się na... Nie zrobiłem sobie akupunktury dogłębnej. 2 tygodnie później, o matko. Zobaczcie. Kto pomyślał, że 18 ran kutych może nie być śmiertelny? Jakimś cudem Stefan wrócił do domu i był już gotów na kolejną przygodę. Stefan jest nie do zarąbania, ale wygląda jak rzeczywiście mistrz akupunktury. No dobrze, to biegnę po miecz. Oczywiście nadal w mocy jest wasze... Moje ocenienie waszych komentarzy pod kątem wymyślania ksywek. Znaczy, ja bym... Wiecie co, bo w założeniu było, miałem taki pomysł... O nie, teraz nie wskoczę na górę z tym cholernym mieczem. O shit. Chodziło o to, żeby wskoczyć do koteczka. Zobaczyć, czy mogę dźgnąć koteczka. Kurczym mieczem, ale ja nie jestem w stanie tam wejść. Ale może uda mi się tam, wiecie co? A gdybym wziął tego ptaszora i razem z tym ptaszorem wylądował tam na dachu? Spróbujmy to zrobić, bo ptaszor powinien mi pozwolić delikatnie tam opaść. Ale właśnie, tam cały czas widziałem truskawkę na samym szczycie. Pytanie brzmi, czy truskawka tam się po prostu pojawiła? Nagle? A jak nic, to jest nawiązanie do Celeste. Kurczę, czekam cały czas na dodatkowe poziomy. Może ona nie była widoczna? No może nie być widoczna, ale ona tam jest. Ja wiem, że ona tam jest. Widziałem ją. Nie mogę jej na razie zabrać. To trochę smutne. Dobra, ptaszor, słuchaj. Kurczak. O, w ogóle to jest kurczak. Więc spróbujemy dostać się oczywiście znowu na szczyt i skoczyć, więc... bo tak, bo w założeniu nie było mojego pomysłu takiego, żebyście wymyślali ksywki, jakie można dać swoim bohaterom. Tylko po prostu pisali zwykły, najzwyczajniejszy komentarz z opinią na temat tej gry. Jakiegoś suchara rzucić związanego z grą, cokolwiek. Gdy ja będę brał wasze ksywki, a nie wymyślone przez was ksywki, tak? Trochę chyba się zrozumieliśmy. Czy uda się wylądować? Ha! Cześć, kotek. Pa, kotek. Matko, jakie dźwięki. Aha, tylko o nie, najgorzej na świecie. Jednego kotka mi się udało dziabnąć, ale niestety tylko jednego. Nie jestem w stanie dziabnąć reszty. No dobra, w takim wypadku... A w sumie jestem ciekawy, czy to się dam dostać i zadziukać koteczki. Być może tak, być może nie. Mogę też dźgnąć tego drugiego strażnika, ale coś mi się wydaje, że będzie to ten sam ending, więc nie będę dźgał. Tu mamy bomby, to wiemy. Spróbujmy zatem, o ile to w ogóle jest możliwe. Na tym etapie. O, dostać się gdzieś tu na górę może? Ostatnio tu byliśmy, prawda? O, i to jest jakaś wskazówka, gdybyśmy chcieli wziąć. A, tego tam nie doskoczę teraz. Wskazówki pokazują się losowo, zdecydowanie. Dobra, idziemy sobie na szczyt góry kolejny. O, proszę bardzo. Wejdź na ołtarz, by poświęcić swoje przedmioty. O! To ciekawe. Poświęciłem miecz i kurczaka. I co to robi? Uuuu, czyli jeżeli będziemy tutaj dochodzić... Wiecie, co to może oznaczać, że... Nie wiem, czy to trzeba przynosić w jednej grze, czy na przykład w wielu grach, to może byśmy coś odblokowali. Wejdź na ołtarz, by poświęcić sobie... Okej. To może być... To jest do rozpatrzenia. O! Okej. Zaraz, co tu się w ogóle... O nie! Nie wejdę tam. Znaczy, ja wiem, jak tam... Ja wiem, jak się tam dostać, bo te drewniane pale... Ja miałem taki sprzęt znalazłem, tylko nie pamiętam, gdzie on jest, który pozwala na przejście dalej tutaj, ale niestety... Niestety dupeczka. Nie wejdę tam. Teraz przynajmniej. O! Już coś znalazłem. Świątynia czasu. Co my tu mamy? Gwizdek czasu! Kojarzę gwizdek czasu. Już wam mogę powiedzieć, o co chodzi z gwizdkiem czasu. Gwizdek czasu... To też jest jakaś wskazówka. Na gwizdek czasu wpływają pewne przedmioty. Jak sama nazwa wskazuje, gwizdek czasu może mieć coś związanego z czasem, prawda? Aha, takie to sprytne. Okej, coś włączyliśmy. A, i teraz nie spadnę, tylko przejdę. Okej. Dobra. Idziemy. Przejście przy wodospadzie. Ogólnie będziemy eksplorować, oczywiście starać się eksplorować tutaj wszystko.
Okej. O, i patrzcie, co jest tutaj. I proszę bardzo, coś żeśmy uruchomili, taki jakiś taki pucharek. Nie wiem, jak to nazwać dokładnie. Mroczna forteca, tylko mroczne sługusy i dostawcy niosący bigos mogą wejść. Bigos. Miałem wrażenie, że w angielskiej wersji nie było bigosu, ale propsy za zmienienie na coś związanego z Polską. Nie wiem, czy to nie były kebaby tutaj, albo pizza, któreś z tych. Gdzie bigos? Jeszcze ugniatam go łokciem jeszcze, sorry bardzo, jeszcze nie jest gotowy. Jestem w stanie to w ogóle... Jest tak stworzone, żeby jednak nie móc tam wejść. A tu byliśmy ostatnio, no tak, byliśmy, to pamiętamy. Tylko, że tu w ogóle trzeba przyjść bez żadnych sprzętów, jak widzicie. Bo jak przyjdziemy ze sprzętami, to już niestety tragedia. Ale właśnie mam wrażenie, że to miejsce tutaj jest mocno niebezpieczne. Szczególnie, że zamknięte drzwi są już od razu za nami. Najgorsze jest to, że... No nie. Nie uda się tutaj przejść chyba bez tego jednego przedmiotu. Możemy zobaczyć, co się stanie, jak... Niezadowolony z tego, co się stało, Stefan użył gwizdka czasu i cofnął się do tyłu. Jezu, cofnął się do tyłu, błagam, ten pleonazm. Cofnął się w czasie, nie do tyłu. Wiadomo, że cofnąć się trzeba zawsze do tyłu. I proszę bardzo, tak to działa. Dalej mamy gwizdek i możemy zawsze zaczynać z tego miejsca. Także to jest taki sposób na zapisanie progresu, można tak powiedzieć. O, i chincior. Co my tu mamy? Zdobyłeś wskazówkę. Oczywiście wskazówka zawsze będzie uzupełniać braki, których nie mamy. Popłyń z prądem, pozbądź się ryb. Pozbądź się ryb. To jest kolejna wskazówka, którą mamy. No nie wiesz. Tam też jakieś przejście jest. No dobra, próbujemy jeszcze raz. Tu nigdzie nie wyjdę, bo niestety... Nie teraz. Nie wejdę tam, bo i tak nie mogę. Kurczę, czy co? A spróbuję w takim wypadku pojechać na górę, skoro mi pozwala jechać na górę. W ogóle na środku tutaj widzę tego murku, coś jest. Tam nie mam łopaty, więc nie przeniosę się, no właśnie. Tu jest też jakiś przycisk, a tu mogę jeszcze sobie pójść w lewo na przykład? Albo wskoczyć gdzieś? Nie. Ale to jest jakiś przycisk. Co robi ten przycisk? Jest czerwony, więc... Świetnie. Aha! Super. Czyli rozumiem, że niestety, ale nie jestem w stanie się stąd wyrwać. Okej, czyli tu to będzie generować cały czas w nieskończoność te typki, tak. Także... No cóż. Nie pozostało mi nic innego. Grają w siatkówkę. O, już nie. Nie są takie bezradne, gdy jest ich więcej, co nie? Stefan szybko został otoczony, pokonany, a potem użyty jako zabawka. Co za gromada. Niezadowolony z tego, co się stało, Stefan użył gwizdka czasu i cofnął się. W czasie! Cofnął się do tyłu. O Boż. Czy ktoś to w ogóle robił, jakiś proof testing tutaj? No dobra, wracamy znowu tutaj. Cały czas jest to Stefan. Co ciekawe, czy w ogóle ksywkę zmienię, skoro cały czas będę Stefanem. Wiecie co, nie będę teraz wracał do tego punktu. Gdzie bigos? Nie ma bigosu. Zjedli. Skończył się. Dobra, spróbujmy goś inaczej tutaj podróżować. Albo wiecie... Ups. Jeszcze raz pójdę tam, tylko tym razem postaram się przeskoczyć tamten przycisk, żeby mnie zrzuciło, nie? Tylko problem jest taki, że chyba jedno muszę pójść tędy, chociaż boję się, to też spadnę. Nie, to chyba nie, bo zamknięte będzie. No właśnie, tak przyszedłbym tam przez przycisk i byłoby kaput po mnie. Tu potrzebuję bomby, a tu potrzebuję łopaty. Czyli musimy tu przyjść, mając jeden przedmiot. I tym jednym przedmiotem może być albo bomba, albo łopata. I wtedy będziemy w stanie tutaj jakkolwiek dalej naszą postać... O, też można było przejść, tak, okej, poprowadzić. No to chyba tu nie ma innej opcji niestety, jak tylko sobie znowu to wydednąć. Chyba, że tędy się nie da przejść teraz prawdopodobnie, no właśnie. Pozostaje nam tylko dednąć. Ale tym razem już bez gwizdania. Trzeci raz wpadam w kolce. I dostajemy, zobaczcie. Takie zakończenie. Dwa tygodnie później. Dwa tygodni później? A być może jest tak, że polski język, wiecie, nie wyłapuje po prostu. Rany kłute. Dobra, cały czas Stefan ma ze sobą rany kłute, to tym razem pójdziemy tylko... Jeszcze raz tam pójdziemy, ale tym razem biorąc tylko i wyłącznie łopatę. No cóż, nie jesteś pierwszym bohaterem, który używa łopaty jako broni, ale co tam pozwolę ci przejść? Wygląda... Ojoj. Przepraszam, że mogę na nich naskoczyć. O nie, oni mnie teraz zabiją. Nie może tak być, nie zabiję... Ciemnie. Stefan spodziewał się, że te mroczne sługusy będą nieszkodliwe, albo zabiorą tylko jedno serce z paska życia. Po tym wspomnieniu, ale ogólnie to wiecie, już zginęliśmy z ich ręki, więc
No cóż, czasami Stefan potrafił spędzić dużo czasu bujając w obłokach. Bujał w obłokach, cały czas. Dobra, no i znowu muszę iść po ten miecz, tylko muszę uważać, żeby nie dać się jednak zabić przez te stwory. No tu już była lama. O, patrzcie, tu wydawało mi się, że widziałem, że ktoś... Patrzcie, o jak sprytnie ukryte. To tu był ten przedmiot. O kurka, dobra, weźmiemy go też. Tu jest ten przedmiot, moi drodzy, o którym mówiłem wam wcześniej. A mianowicie, hak i lina. I patrzcie, to nam teraz będzie pozwalało, jak mówiłem o tych drewnianych palach. Dzięki temu teraz mamy nowy sposób chodzenia, nowy sposób łażenia i przemieszczania się po tym świecie. I to też otwiera pewne inne opcje. Aha, nie mam miecza, teraz tam nie wejdę, ale mogę... Prawdopodobnie mogę spróbować zrobić to w ten sposób. No widzicie, jestem bardziej mobilny teraz, mogę wejść sobie tędy. Także to jest fajnie pomyślane. Oj, teraz mogę na przykład dostać się na przykład po te tam inną rzecz. Co w ogóle, co on mówi? Celem do bardzo gdzie? Nie mam amunicji. Okej, okay. W sumie wiecie co? Dobra. Zmieniam znowu plan, ponieważ już mam ten bardzo fajny przedmiot, który moim zdaniem... A przeskoczymy jeszcze na chwilę, zobaczymy co jest z tej strony, nic. I bum! Jeszcze raz polecimy. Musimy spróbować dostać się do tej chmurki kiedyś. Nie ma teraz truskawki. No właśnie, bo pamiętacie, że sklepikarz też miał taki pal? Oj, to też ma taki pal, ale to nic nie zmieni. No właśnie. I zobacz, dostaliśmy się po kolejny przedmiot. Będziemy ich mieli bardzo dużo przez to. O! Pocisk nuklearny! No i tutaj teraz myślę, że będziecie mniej więcej mieli ten sam pomysł, co ja, bo ja już to testowałem, jakby wiem o co chodzi, ale pocisk musi być cholernie ciężki. Ale ten pocisk nuklearny możemy gdzieś wykorzystać. Gdzie? No oczywiście, że tu. Znudzony tradycyjnymi sposobami walki ze złem, Stefan zdecydował się rozwiązać problem w bardziej bezpośredni sposób. Walnął nuklearnym pociskiem w zamek. To było super skuteczne. To jest oczywiście nawiązanie do Pokemonów. Bombardowanie, wciśnij jakiś klawisz. Jak widzicie, znałem to zakończenie, bo nie mam achievementa. Jak najbardziej, w ogóle też mi się to kojarzy w ogóle z Mario. Taka armatka. 2 miesiące później, wiadomo, no... Po angielsku mamy tylko weeks, nie ma odmiany, więc wiadomo, że tłumaczenie będzie trochę jakby skaleczone. Stefan nie mógł spocząć, wiedząc, że mroczną fortecę odbudowano w zaledwie miesiąc. Czas rozprawić się ze źródłem problemów. Stefan dalej żyje, kurczę, Stefan nie do zarąbania jest Stefan, zobaczcie. No po prostu nie da się go zarąbać. Nie wiem, czy ta moja lista nie starczy, no do końca gry nam. Dobra, teraz tak. Wydaje mi się, że gdybyśmy poszli bez broni... Ja wezmę łopatę jeszcze raz. Bo chcę wziąć tylko łopatę, a potem zdobyć tylko i wyłącznie ten hak. Jak widzicie w ogóle, tutaj też po lewej stronie jest jeden ze skarbów, więc to jest kolejne miejsce, gdzie moglibyśmy się po jakiś skarb dostać. Nie wiem, czy tam nie byliśmy. Nie pamiętam. Tym razem pójdziemy sobie tutaj w dół. Wiemy, że tu jest bomba, ale też mam wrażenie, że tutaj może byśmy jeszcze coś odkryli. Tam nie wskoczę, chyba mam za dużo przedmiotów, żeby tam wskoczyć. Tak, jestem już zbyt ciężki. Aha, tu gdybym chciał wejść, też jestem w stanie. O! Właśnie, ale pamiętałem, że tu jest pewne przejście jeszcze. To nie jest tajne przejście. Prawdziwy koniec tajemniczego przejścia. Okej, bo ogólnie to, wiecie, jakby gra sugerowała, żebyśmy stąd weszli. Koniec tajemnego przejścia. Czyli to jest tajemne przejście, które nie istnieje. Jak łyżka. O, i byśmy się tutaj znaleźli. Dlatego możemy sobie też tędy eksplorować oczywiście. Ale po to szedłem z tą cholerną łopatą, żeby jednak coś innego osiągnąć. No ale... O, tu też jest przejście. Aha, tu nie... A, i tutaj są te piranie. Teraz ostatni z żaru. O, tu jest, zobaczcie. Tu możemy wejść. Dobra, o. Uuu, no dobra, tu coś ciekawego jest. Nawet udało się tu wskoczyć. Co to? Znalazłem coś czerwonego. A. Gejzer. No i patrzcie, coś musiało się pewnie zmienić teraz w świecie. O, no tu nie byłem. No to już jest coś nowego dla mnie. Większość będzie dla mnie teraz nowe. O. Wrota 99 ścieżek? Okej. Okay. Wygląda to interesująco. Cierpliwości! O matko boska. Wygląda na to, że Stefan zrozumiał znaczenie drzwi, ale i tak próbował przebiec pod nimi. W nagrodę został zmiażdżony przez ich ogromny ciężar. Szukaj dalej. O nie. No dobra, zmiażdżyło mnie. To jest 67 zakończenie. 3 dni później, o Jezu, co to jest? Co zostało ze Stefana?
500 ton kamienia i cegieł nie wystarczy, by taki bohater jak Stefan zrezygnował ze swojego zawodu. To dalej jest Stefan, tylko jest mega spłaszczony, o matko. Widzicie? No i tu ciężko zmienić. W dom właściciel Plac Kostwór w ogóle zmienili nam nazwę. Plac Kostwór, no dobra, okej. Nie no, ale fajnie byłoby jednak jakąś ksywkę wrzucić, tak? Do odcinka, tylko teraz tak. To są koteczki, wiecie co? No dobra, to skoro na razie jesteśmy plaskostworem, to wejdźmy jeszcze raz po miłość. Może na przykład spróbujmy okazać miłość... Nie wiem, pan przytulas, tak? Ja myślę, że sam siebie będę mógł przytulić. Więc nie mogę użyć siły teraz, ale może uda mi się na przykład przytulić do... przeciwników. O, tutaj jest ten spadek, proszę bardzo. No dobra, widzicie, nie podejrzewam, że to tutaj. Czyli będziemy w sumie zaraz w tym samym miejscu, w którym byliśmy do tej pory. A nie, nie będziemy, bo nie mam łopaty. Ale właśnie, zebraliśmy jakiś gejzer, to mnie ciekawi. To jest czapka poprzedniego naszego... Nie wiem, kto to Head tutaj tak skończył, pożarty przez piranie, nie pamiętam. Aha, okej, okay. Myślałem, że to jest barierka, w porządku. Dobra, mogę tu wejść, tu jest też jakieś wejście, ale na początku może... Co jest tutaj? Wędka! Uj, wzięcie wędki zablokowuje nam przejście, okej. O, proszę. Zdobywszy tę wędkę, plackostwór nagle zapragnął złowić trochę ryb. Minuty zamieniły się w godziny, godziny w lata, a lata w martwą księżniczkę, której nikt nie zdołał uratować. Hobby! Okej. Tak, to zakończenie też znam. Łowienie ryb. To jest jedno z tych, gdzie dostaliśmy hinta. Tego samego dnia. Czy może w końcu wejdziemy nową postacią? Plackostwór chętnie wspomina czasy, gdy wraz z ojcem łowił piranie na każdy obiad. Ale koniec wspominek, czas na kolejną przygodę. No i moi drodzy, czyli to jest, powiedzmy, że to jest ojciec tego plackostwora, więc w końcu będę mógł użyć jakiejś waszej ksywki. Dobrze, więc dodatki. Pierwsza ksywka, jaką wpiszemy, to będzie Spider. Spider, ponieważ Spider stwierdził, że będzie grał w grę, w Tomb Raidera i będzie niszczył, i w ogóle no, będzie umierał Staszkiem. Więc ja będę teraz umierał Spiderem, żeby było równo. Także Spider, pozdrawiam. Wyglądasz tak, no wyglądasz trochę jak pająk. Wiecie, to poprzednie wyglądało jak pająk. Kurczę, widzisz, mogłem ciebie tam nazwać pająk, ale dobra. Będziesz bardziej ludzki w takim wypadku. To idę jeszcze raz po... Pójdę jeszcze raz po tego, Shovel Knighta. Zastanawiam się też, czy można by przyjść z tym ładunkiem nuklearnym aż tutaj daleko. W sensie tutaj przejść na piechtę. Prawdopodobnie byłoby to możliwe, gdybyśmy poszli tylko i wyłącznie z nuklearnym pociskiem i po prostu strzelili w drugą stronę. Czyli w tamtą stronę. Może byśmy zniszczyli w ten sposób sklepikarza. Nie wiem, to można kiedyś przetestować i sprawdzić, czy to rzeczywiście zadziała. W sumie ciekawe jest to, że znowu mogę tutaj... Wiecie co? To zobaczymy, czy przynajmniej to rzeczywiście zapamiętuje. Nie zapamiętuje. O kurcze. Czyli tu trzeba by przynieść przedmioty, potem wrócić, jeszcze raz przynieść przedmioty i zobaczyć, co byśmy tutaj dostali. Chętnie bym to sprawdził. Ale skoro już mam takie tutaj zabawki, to zobaczymy, czy jestem w stanie tutaj... Ha! Gdzieś dojść jeszcze. Proszę bardzo. I znowu coś. O-o. Tu może być ciężko pochodzić. Pomyśl dwa razy, nim skoczysz na te platformy. To wygląda jak kolejny sposób na śmierć, więc jak najbardziej. A prawdopodobnie trzeba było to... Prawdopodobnie trzeba było skoczyć na przykład tylko na pierwszą i trzecią, potem tylko na drugą. Bo teraz może się to... Nie udać. Źle wyliczony skok poskutkował tym, że Spider wpadł do lawy. Nie był to koniec, jakiego się spodziewał, ale na pewno taki, na który zasłużył. Znamy ten koniec. Utopiliśmy się w lawie. Spider, pajączek, niestety zdechł, zakończył spisywanie historii swojego poprzednika i wybrał się w poszukiwaniu własnych przygód. Tak jest. Także poprzednika, czyli widzicie, Spider pożył bardzo krótko, więc można od razu zmienić ksywkę na kolejną. Kolejną naszą bohaterką będzie Aneta, ponieważ pomysł podrzucił mi Łukasz w komentarzach. Bo jeżeli będę teraz mógł wybrać, będę mógł wybrać nową łopatę, będziemy mogli przekopywać planety, bądź tak jak to było w pamiętnym top 13 najlepszych, najbardziej osobliwych komentarzy, to Pac-Man wrzucił tekst, że można przekopywać anety zamiast planet. Oh shit. Nie to miałem wziąć. Dobra, weźmiemy i miecz, weźmiemy również łopatę, zobaczymy, czy to coś zmieni. W każdym razie, skoro mamy się przekopywać przez planetę,
będąc Anetą, to pójdziemy sobie teraz przekopywać rzeczywiście planszę. Zobaczymy, jakie zakończenia uda nam się znaleźć z tej strony. Mając dzięki temu teraz już mieczek, więc powinniśmy być bardziej... O Jezu, dobra, to nie... Myślałem, że to jest lawa i mnie zaraz zeżre i w ogóle znowu spłonę. Na szczęście nie spłonąłem jeszcze. Niestety mogę tylko kopać. Aha! Czekajcie, to nie było bez... Dobra, okej. Okay. Tu nie będziemy schodzić. Ostatnio, żeśmy tam schodzili, to był end. Także może spróbujemy inaczej. Mamy łopatę. O kurcze, czy to jest smok? O! Tak, to był smok. Stanięcie od tak przed żyjącym ogniem smokiem nie było jedną z mądrych decyzji, które podjęła w swoim życiu Aneta, ale z pewnością była jej ostatnią. Smokowi Aneta na pewno smakowała. Zdecydowanie. Nie dałem się nigdy spalić przez smoka, także biedna Aneta. O, ale Aneta znowu będzie z poparzeniami trzeciego stopnia, więc spoko, 4 miesiące później. Blizny po oparzeniach sprawiły, że Aneta wyglądała jeszcze bardziej bohatersko niż wcześniej. No właśnie, więc Aneta, nie przejmuj się. Cały czas jeszcze żyjesz, dzięki temu będę mógł wziąć, chociaż wiecie co, kurczę, gdybym miał, wiecie co, a może jestem w stanie wziąć i mieczyk, właśnie i łopatę, po to, żeby zadać smoku ostateczny cios na przykład w plecy. Bo wydaje mi się, że bez legendarnego miecza to nie jesteśmy w stanie za bardzo tego uzyskać. Dobrze, więc jeszcze raz idziemy przez jaskinię kości, przez legowisko smoka, ale tym razem tędy. I może to nam pozwoli wtedy dźgnąć go od plecków. Tylko musimy jakoś znaleźć potem tam przejście. Mam nadzieję, że się uda. On mnóstwo złota tu ma. A to będzie spadało, jak dojdziemy. Okej, trzeba uważać. Co to? Wow! I znowu jest, zobaczcie, ta. O ja, i jest na górze truskawka. Ale znalazłem się zupełnie nie po tej stronie, po której chciałem. No i gejzer. Trzeba omijać gejzer, mój drodzy, następnym razem. Czyli dużo jest takiej przeciwności losu. Mam już dwa przedmioty, więc nie będę chciał brać kolejnego. Szczególnie, że może byśmy jednak spróbowali teraz oddać te przedmioty. Aha. Tylko, że tutaj kolekcjoner przedmiotów to zupełnie inna zabawa, tak? Tak. Kolekcjoner przedmiotów. Wspinaczka na górę. Dobra, czyli jeżeli nie będziemy chcieli przekazać tych przedmiotów... Ja tutaj miałem... Czy ja miałem łopatę użyć do czegoś? Pewnie miałem użyć do czegoś łopaty. Tylko tutaj pewnie stracę łopatę, przechodząc tędy. Jak równie i mieczyk. Zobaczymy jeszcze raz, czy tu na górze było jakieś... A, bo ja tu ostatnio skręciłem, tak? Tu poszedłem. Tak. Oczywiście trochę pokój próby. Trochę inaczej dochodząc do tego miejsca, niż trzeba było. Wydaje mi się, że tu trzeba by przejść przede wszystkim bez przedmiotów, czyli zrzucić je, no może to zrobimy później. Zrzucę je wszystkie, przyjdę tutaj, żeby mieć jak najdalszy skok. Może ptaka też warto by mieć tutaj. O, tu są jeszcze jakieś... O, jest jaka duża mapka. Teraz widać, jaka to jest pikseloza, nie? Ale tak jak mówię, grafika w niektórych grach to nie wszystko. Gincie. O, czy mi się udało? Na ich trupy udało mi się wchodzić, to ciekawe. Okej. Okay. Czyli jeżeli mamy miecz, to jesteśmy w stanie wejść po ich trupach. Jeżeli mamy hak z liną, też jesteśmy w stanie wejść. Bo truskawka jest tu na górze. Jasne, a nie na tamtej górze. Mi się chyba pomyliły góry. A może i tu, czasami tam. Cześć, jestem Miguel, jeden z twórców gry. Zbieram truskawki rosnące w okolicy. Pa Miguel, paleta kolorów Green Boy została odblokowana. Dostępna zmiana opcji. Okej. Okay. Czyli żeby dostać, wiecie co? Jesteśmy w stanie dostać się po tę truskawkę, no kurczę, to jest 100% odniesienie do Celeste. Spróbuję w takim wypadku teraz wrócić... Kurczę, co tam jeszcze... Co jest? Co? Aneta, zawiedziona tym, że nie znalazła nic na Wielkiej Górze, zbiegła w dół i rzuciła się z półki skalnej w dół. Tylko silny grzmot o ziemi mógł ją w końcu uspokoić. Sporty ekstremalne. Nie chciałem tak zakończyć. O Jezu. Ale się dzieciaki drą za oknem. Nie wiem, czy wy to słyszycie, czy nie. Ale o, Aneta, no nie o to chodziło. Aneta obudziła się z okropnym bólem kręgosłupa, ale jej dusza podróżnika żądała kolejnej przygody. Cholerna dusza podróżnika. Czyli Aneta jeszcze przeżyła? Ma laskę. Ma w ogóle jakieś takie tutaj jeszcze. Jest cała w bandażach. Okej, dobrze. W porządku, niech tak będzie. Jeszcze raz chcę podjąć próbę zabicia smoka. Może tym razem nie zlam je z jakimś gejzerem albo innym shitem. Ale to będzie najlepsze, jak mi się uda zabić tego smoka. O, zobaczcie, w ogóle tu jest truposz.
To ciekawe, czyli w sumie rzeczywiście, no tak, został zżarty, więc dlatego Aneta przyszła do gry. Tu Spider cały czas leży, jeśli dobrze pamiętam. Byłoby mega lol, gdyby się okazało, że Kaleka pokora Smoka, nie? Dobra, ale najbardziej obawiam się to, nie dotknął tego gejzera. To by się skończyło bardzo marnie, poza tym mam wrażenie, sprawdzę to, czy dolecę? Bez ptaka pewnie nie, jak to brzmi w ogóle, ale to Aneta, więc nie ma ptaka, nieważne. W każdym razie, chciałbym spróbować tam się dostać, tu jest jakieś przejście pewnie. Aha, tu byliśmy, tak, tu są te dziwne wrota, czy one mają, widzicie, takie układy. One mają takie zielone pypki i do tego jeszcze dziwne drzwi, na górze też dziwny biały symbol. Myślę, że to może coś znaczyć. Trzeba by się tym zająć kiedyś. A tutaj nie za bardzo jestem w stanie cokolwiek już odkryć. Ale tu musi być przejście do smoka. No jak nic. Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Tak! Zabiliśmy smoka! Sukces! Aneta pokonała złego smoka i przejęła jego górę skarbów, ale ponieważ nie odnalazła ona wyjścia na powierzchnię, jego kości znajdują się, jej kości znajdują się pośród szczątków innych śmiałków, takich jak ona. Także sorry Aneta, pokonałaś smoka, ale nie udało ci się wyjść, więc to był bardzo duży heroizm, 16 zakończenie zdobyte, jest sukces. 8 lat później, tylko 37% już bohaterów dotarło tak daleko, wujek Aneta is... Co? Is jego legendarny skarb? Co? I jego legendarny skarb nigdy nie został znaleziony, ale jego sławetny miecz pozostał w jego domu ku pamięci. Jego heroicznego czynu, jego bratanek, chcąc pójść w ślady sławnego wujka, przygotowuje się właśnie do wyprawy. Zobaczcie, czyli zawsze teraz będziemy mieli miecz w domu. Bardzo fajne jest to, że te wszystkie odkrycia w przyszłości ułatwiają przyszłą grę. Bardzo przyjemny efekt. O kurcze, bratanek! No dobra, bratanek musi dostać swoje imię oczywiście. Więc bratanek... W ogóle też poziom stresu tu jest. Nie widzieliście tego wcześniej, ale ja miałem na początku do wyboru Fearless, czyli będą błyskania różnymi ekranami, czy strachy, co może nas przestraszyć, jakieś szybko coś mignie, wyskoczy na ekran. A możemy też wziąć relax, takie rzeczy nie będą się działy, ale oczywiście jesteśmy Fearless, tak? W ogóle Aneta młodszy. Bratanek Aneta młodszy? Nie, no dobra, teraz to musi być, skoro jest to bratanek, jest malutki, malutki, niewinny, to będzie to Bibuś. Tak jest, nazwiemy go Bibuś, także Bibuś, który bardzo lubił... co się zapisało w ogóle? Bibuś się zapisał, on bardzo lubi małe langusty, głaskać, inne rzeczy z nimi też robić. Bierzemy miecz, moi drodzy, i mały Bibuś rusza teraz w plener. Ma też bardzo mały mieczyk. Ale Bibusie mają malutkie mieczyki. Bibusie mają wszystko malutkie. Wszystko mają malutkie. Spróbujemy teraz pójść. Ale Bibuś jest, proszę bardzo, jak on jest heroiczny. Bibuś po prostu wszystkich miażdżył. Nie będę miażdżył tego strażnika. O, aż tutaj jego truposze się pojawiły. Zobaczymy, wiecie co? A teraz nie będę brał tego przedmiotu. Pójdziemy jeszcze raz pobawić się bombą. Ponieważ Bibuś chciałby sprawdzić jedną rzecz. Prawda, Bibuś? Będziesz chciał przetestować w bardzo... bezpruderyjny sposób. Sposób działania bomby. Mianowicie taki. Co się stanie, jeżeli nie uciekniesz od postawionej bomby? Bibuś był bardzo ciekawym stworzeniem. Tego dnia zapytał się sam siebie, cóż się stanie, jeśli będę w pobliżu bomby, gdy ta wybuchnie. Oparzenia i rany powybuchowe na całym ciele. Oto co się stanie. Nie próbuj tego w domu. O, jeszcze głaz mu na twarz spadł. Biedny Bibuś. Tak, ten zakończenie już znam. Zresztą widzicie to po prostu po tym, co się mi wyświetla w achievementach, a co nie. Dwa dni później, dzięki tym wszystkim bolesnym kawałkom szrapnela, Bibuś nie miał problemu z obudzeniem się następnego dnia. Bibuś, znowu pięknie wyglądasz. Okej, okay. Bibuś bardzo mocno przeszedł bardzo taką ostrą, może nie selekcję, ale przeszedł szkołę życia i cały czas idzie zmierzać na wschód, w poszukiwaniu kolejnych przygód. Podoba mi się też to, zobaczcie, że w tle ta góra ma dziurę w kraterze. Znaczy, tak jakby tutaj coś walnęło. I to nie wiem, czy to nie jest po prostu pozostałość po tym, że walnęliśmy nuklearnym, potężnym pociskiem. Zastanawiam się też, co cały czas zmieniło to, że myśmy tam
wystrzelili tym czerwonym małym dynksikiem. Pamiętacie, może on gdzieś się ulokował w którymś miejscu i znajdziemy gdzieś informację o tym. Pamiętajcie też, żeby za dużo mi nie mówić o tej, na temat tej gry, jak będziecie chcieli, wiadomo, że będziecie chcieli pomagać i wskazówki rzucać, ale ta gra myślę, że sama z siebie jest właśnie najfajniejsze w tej grze jest odkrywanie tego wszystkiego. Także starajcie się powstrzymać najbardziej jak potraficie od tych wszystkich wskazówek mimo wszystko. A ja tymczasem zobaczę, co odkryjemy z tej strony. Tutaj byliśmy, pamiętam, że byliśmy w tej sferze. Natomiast tu jeszcze jest przycisk. I nie pamiętam, co on robił. Mamy miecz, więc możemy się tu dostać. Aha, po prostu nam włączał mostek. Okej. W ogóle tam jakieś wejście jest na górę, czy się nie da? Wygląda to, że się nie da. No dobra, no nie pozostało nam nic innego, jak przejść po prostu tędy. Okej, to nam włączało... Aha, okej, mostek. Nieskończona potęga została zapieczętowana na szczycie tej świątyni, ale mroczny lord nie mógł jej odzyskać. Nieskończona potęga. To jest coś, co byśmy chcieli zdobyć, prawda? Nieskończoną potęgę. A! I tu mieliśmy właśnie mieć... Dobra, tu mieliśmy mieć... Jaha, jaha. To o! O, trafiłem gdzieś jeszcze. Tu mieliśmy mieć ten linę z hakiem. A tu... Aha, dobra, tutaj jest ten... Dobra, wiem, co tu jest. W sumie wiemy, co tu jest, prawda? Tu jest po prostu ten... gwizdek. Gwizdek czasu, się tak chyba nazywało. Dobra, tutaj raczej, to możemy sobie zobaczyć, co było z tej strony też przy okazji, przejście przy wodospadzie. A no właśnie, bo nie wiem, czy myśmy kiedyś spadali z wodospadem. Aha, wylądujemy sobie tutaj. No dobra. O kurcze, patrzcie, coś tu jest. Pokój stażysty? Czy jesteśmy w stanie dostać się do tego pokoju stażysty od prawej strony? Ciężko powiedzieć. Na razie pójdę w lewo, bo tu jeszcze chyba nie byliśmy. O proszę bardzo, jakieś są tutaj kolejne przejścia. Wow, i tam też, zobaczcie, jest jakieś przejście. Zalane jaskinie, zbiornik. A, mamy bomby, także nie jest źle. Bo tu możemy coś, zobaczcie, tymi bombami porozwalać. Dzięki temu jeszcze dostaniemy jeszcze wskazówkę. O, tu poprzedni trup tego, co łowił, został. Jezioro Rybaka. Zdobyłeś wskazówkę. Okej, zdobyłem wskazówkę. Słodziutkie, małe, purpurowe ludziki. Słodkie, małe, purpurowe ludziki. Może wykończenie tych ludzików w tamtym miejscu, gdzie byliśmy w pułapce, może by powodowało zdobycie tego zakończenia. Dobra, mamy też bombę, więc jesteśmy... Mamy możliwość... Czy mogę na początku zobaczyć, co jest za drzwiami, nie? Teraz już tego nie sprawdzę. Także pozostało mi jedynie niszczyć wszystko tutaj. Odkrywać tajne przejścia. O, proszę, jest jakiś przycisk. Aha, ten przycisk chyba otwierał... Tak, zejście w dół. Co nie jest nam chyba jakoś mocno potrzebne teraz. A tu byśmy się chyba dostali do studni. Tak jest. Czyli zataczyliśmy całkiem duże kółko. Tak, i znowu jesteśmy tu na górze. I możemy znowu naprawić swoje błędy. Dobra, to ja stwierdziłem teraz, że idę sobie tędy. Tu by się przydało naprawdę wysokie skakanie. To trzeba kiedyś przyjść w ogóle bez broni. Próbować zobaczyć, co jesteśmy w stanie znaleźć, ogarnąć. Gdzie bigos? O! Nie ma bigosu. Jego też już nie ma. Okej. Tu pewnie doskoczę, no bo... tu wymaga to gra ode mnie trochę jednak dalszego skakania niż to, co tutaj prezentuję sobą. Jest mroczny most i tu będą teraz te pułapki chyba, tak? No właśnie. Ale teraz jesteśmy w stanie nawet i bomby stawiać może na nie, albo właśnie wykończyć te wszystkie małe typki i zobaczyć, czy Bibuś sobie z tym poradzi, czy jednak sobie nie poradzi. Tutaj nie przyszliśmy oczywiście, ale właśnie, poczekajcie, zanim będziemy wykańczać małe typki, przyszliśmy w końcu z bombą, nie mamy... Oczywiście nie mamy łopaty, ale mamy bombę, więc jesteśmy w stanie przejść jednym z tych tajnych przejść. Kiedyś tu przyjdziemy też z łopatą. Także testujemy. Bibuś już się nauczył, że nie wolno stać przy bombie, kiedy wybucha. Okej. No, jakieś przejście. Główna siedziba sługusów. A i gdybyśmy się dostali tutaj, proszę bardzo, czyli teoretycznie i bomba i szpadel prowadzi nas do tego samego, chociaż pytanie brzmi, czy nie ma jakichś ukrytych przejść tutaj po bokach. Co mnie to ciekawi. O-o. Co to jest to? Wygląda jak... Wygląda jak... Widzicie, to są jakieś cztery kolory. Jest taki różowy, cyjanowy, żółty i ledwo lekko zielony kolor. Nie wiem, do czego to będzie. Czekajcie, to może na początku wejdziemy tu na górę. Ciężko powiedzieć, gdzie powinniśmy wchodzić, ale... Próbujemy znaleźć Dark Lorda. O! Co to?
To coś płonie tutaj. Okej, okay, tutaj jest... Na razie nic się tu nie dzieje. Jesteśmy w dziedzińcu Kowadeł. Okej, okay, dziedziniec Kowadeł. A tu co? Proszę nie próbować ratować księżniczki, gdy nie ma mnie w domu, mroczny lord. Okej, okay, zanim nacisnę ten przycisk, zobaczymy, co jeszcze jest z lewej strony. Mroczna hala. A tu po lewej stronie chyba jest zamknięte. Okej. Okay. Jest mroczna hala, ale nie możemy tu dalej za bardzo eksplorować. Mam tylko bombę i mieczyk. Okej, okay, no to zobaczmy, jak pojedziemy w górę, co się stanie. Jedziemy! Napieram na ścianę, może coś znajdę przy okazji, jakieś tajne wejście. Chociaż wątpię, żeby w takim miejscu było, ale nigdy nie wiadomo. Tutaj ściany mają dużo różnych sekretów. O! Okej, okay, a czy po lewej stronie będzie jakaś ściana ukryta? Nie. Okej. Okay. Halo, halo, czy jest coś w domu? O! Kowadło! Okej. Okay. Kowadło, w porządku. Pomocy, okropnie się czuję! Co? Kto to mówi, że okropnie się czuje? Czy to nie jest księżniczka? Co się stało? Czy ja coś zrobiłem księżniczce? Jezu, już wiem, dlaczego jest to fearsome, o matko. Wygląda na to, że księżniczka Julka była chroniona nie tylko przez kowadło na sznurku, ale także przez mimika, który przybrał jej kształt. Bibuś został pogryziony, przerzuty strawione i w końcu zmieniony w bohaterską papkę. Gratuluję, Bibuś! Najlepszy koniec ever. Zostałeś zżarty przez wewnętrzne piękno, można powiedzieć. Wow. No nie spodziewałem się po tej grze jumpscare, ale jak zobaczyłem tryb fearsome, no to w sumie... Co to może oznaczać, prawda? Bibuś odrodził się w ciele bezdomnego, który zajął jego dom. Z nowym, śmierdzącym ciałem Bibuś był pewien, że tym razem uratuje księżniczkę. Nowe, śmierdzące ciało. W domu... Jeziu się nazywa, okej, ale oczywiście my tutaj to wszystko teraz zmieniamy, żeby na sam koniec tego materiału, bo już kończymy odcinek, wybrać jeszcze jedną osobę, którą mam spisaną, a mianowicie... Ślimak. Ślimak. Tak się będziesz nazywał, mam nadzieję, że nie będziesz jakoś bardzo powoli się poruszał. Ślimak. Ponieważ Ślimak napisał w komentarzach, że... Aha, że Queen Zelda. No właśnie. Że to w sumie, jeżeli to jest księżniczka, to powinna się nazywać Zelda w takim wypadku, zamiast Stefan. Faktycznie. Dobra, Ślimak. To witam cię serdecznie. Będziemy grali tobą, bardzo powoli będziemy tobą grali w następnym epizodzie, który niestety nie wiem kiedy będzie. Chciałbym robić te odcinki rzeczywiście co dwa dni. I jest szansa, że rzeczywiście za dwa dni pojawi się kolejny odcinek, więc sprawdzajcie harmonogram jak zawsze. Zwracajcie uwagę na to co i kiedy. A ja się tymczasem z wami żegnam, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Po tych dwóch odcinkach mogę śmiało stwierdzić, że będę chciał grę przejść na 100%, znaleźć wszystkie zakończenia, bo jest gra naprawdę bardzo fajna, lubię tego typu pomysły, jest dużo humoru, jest super, więc jak dla mnie nie trzeba mnie w ogóle do tego zachęcać. Także będziemy chcieli tę grę przejść, ukończyć. Może jak skończy się Irony Curtain, która na pewno dobiega końca, więc będzie akurat miejsce na coś w stylu Reventure. A tymczasem dziękuję wam serdecznie, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska. Cześć!